Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Małopolska. Starosta dębicki Piotr Chęciek jest moim i Państwa gościem. Dzień dobry. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Panie starosta, na początku zapytam, czy przez święta wielkanocne udało się odpocząć od polityki i kampanii wyborczej? Udało się spędzić dużo czasu z rodziną, z najbliższymi. Udało mi się pojeździć trochę rowerem, udało mi się przejechać motocyklem, więc generalnie intensywnie rzeczywiście wykorzystałem, tym bardziej, że była piękna pogoda. No po prostu ja pamiętam z dzieciństwa tak piękne święta, szczególnie drugi dzień, kiedy powszechnie wszyscy się oblewali wodą, nie tak jak dziś, tylko naprawdę na wielką skalę. I pamiętam, że biegaliśmy w krótkich rękawkach i krótkich spodenkach, więc ta pogoda nie jest nadzwyczajna. Natomiast rzeczywiście w ostatnich latach często mieliśmy w święta Wielkiej Nocy i śnieg, i zimno, i deszcz. A tutaj rzeczywiście błogosławieństwo pięknej pogody w święta Wielkiej Nocy ostatniej. Tak, udało mi się oddech złapać, pobyć z rodziną i rzeczywiście oderwać się od tej polityki bieżącej. Panie starosto, mija jedna z najdłuższych, jak nie najdłuższa kadencja samorządu w historii. Jak pan ją zapamięta, jak ją pan podsumuje? Najdłuższa rzeczywiście kadencja z racji zmian formalnych i po prostu nowej ustawy, która spowodowała, że kadencja trwa 5 lat, a nie 4, a po drugie epidemia i te wszystkie kwestie, które się wiązały z przedłużeniem już dodatkowym tej kadencji, prawie 6 lat, 5,5 roku, bardzo intensywne, bardzo skomplikowane dla powiatu dębickiego. Ogólnie przez epidemię, to wiadomo, że wszyscy mieli te problemy. Szpital w dębickim powiecie był szpitalem covidowym tak zwanym, więc mieliśmy rzeczywiście dużo pacjentów, do tego mieliśmy szpital i mamy ciągle szpital oczywiście psychiatryczny, który również był szpitalem covidowym, jedynym chyba w województwie podkarpackim, jeśli chodzi o szpital psychiatryczny, więc naprawdę dużo problemów z tym związanych. Wcześniej jeszcze kwestie banku, który upadł w międzyczasie na początku naszej kadencji. Później kwestie wojny, oczywiście nie wprost, no ale powiat dębicki w województwie podkarpackim, jednym z dwóch, który był tym województwem przy Ukrainie, która na początku tej wojny zmagała się rzeczywiście z problemem, czy myśmy się zmagali z problemem uchodźców, więc dużo kłopotów, a równocześnie bardzo dużo pozytywów. 200 milionów złotych wydane na inwestycje, ogromna ilość przebudowanych, zbudowanych dróg, inwestycji w oświatę. Przypomnę tutaj o budowie zespołu szkół specjalnych i 1 września 2023 roku dzieci rozpoczęły naukę w tej szkole. A na koniec tej kadencji udało nam się napisać programy i wspólnie z zespołem opieki zdrowotnej pozyskać prawie 30 milionów złotych na inwestycje w zespole właśnie opieki zdrowotnej w szpitalu powiatowym w Dębicy, więc tak, bardzo intensywnie, bardzo długo, bardzo dobrze, jestem bardzo zadowolony. To oczywiście wszystko dzięki pracownikom powiatu dębickiego, wszystkich jednostek, zarządowi powiatu dębickiego, panu Adamowi Pieniążkowi szczególnie chciałbym podziękować, czyli wicestaroście, który rzeczywiście od rana do wieczora w sprawy powiatu był zaangażowany, no i wszystkim radnym. Nie udałoby się to, gdyby nie wspólna praca. To zapytam, czy według pana największą taką inwestycją tej kadencji, można powiedzieć, jest ta wybudowanie tej szkoły specjalnej? Moja osobista, największa, dla mnie najważniejsza inwestycja. Takie przyświecał mi cel, kiedy zostawałem radnym, żeby zmienić los tych dzieci, żeby poprawić jakość edukacji dla dzieci z niepełnosprawnością, dla ich rodziców, dla nauczycieli. I udało mi się, mogę powiedzieć osobiście, do tego przyczynić i zawsze będę powtarzał, że dla mnie to była najważniejsza inwestycja i mógłbym już więcej nic nie osiągnąć w powiecie, czy w ogóle w samorządzie, ponieważ to był główny cel. A że przy okazji jeszcze udało się 150 milionów zainwestować w infrastrukturę drogową, zbudować prawie 100 km dróg i chodników, zbudować nowoczesne przejścia dla pieszych, oświetlone, zacząć modernizację oświetlenia ulicznego, co mam na myśli oczywiście, jeśli chodzi o samochody, które przemieszczają się po naszych ulicach i prawie 40 czy 50 milionów zainwestować w służbę zdrowia, no to mogę powiedzieć, że jestem zadowolony, tak. Ale najważniejsza dla mnie osobiście i myślę, że dla wielu mieszkańców to jest właśnie szkoła, zespół szkół specjalnych w Dębicy, budynek nowoczesny za 30 milionów złotych wybudowany, w którym się uczy prawie ponad 100 dzieci i mamy w tej chwili wczesnoszkolną naukę, przedszkole, szkołę podstawową, szkołę przysposabiającą i uruchamiamy warsztaty terapii zajęciowych. Ta szkoła otrzymała również, przyznano jej nagrodę specjalną w kategorii inwestycja na tegorocznej, w tegorocznej
tegorocznej edycji podkarpackiej Nagrody Samorządowej. Bardzo mnie to cieszy, to rzeczywiście zostało dostrzeżone, że jeśli chodzi o inwestycje, to kapituła Podkarpackiej Nagrody Samorządowej również dostrzegła wartość i potrzebę budowy tej szkoły. Już abstrahuję od jej walorów architektonicznych, całego zaplecza, infrastruktury, która służy bezwzględnie rozwojowi, rehabilitacji i takiemu uspołecznianiu dzieci z niepełnosprawnościami, no to również jest to rzeczywiście cel edukacyjny bardzo, bardzo istotny i myślę, że takiej szkoły w ostatnich latach nie było. Myślę, że taka szkoła nie powstała na pewno w województwie podkarpackim, a być może i w Polsce, stąd pewnie taka, nie inna decyzja kapituły. Pan został nominowany w tej nagrodzie do właśnie nagrody najlepszego starosty kadencji. Jak... Co to dla pana oznacza? Dla mnie osobiście pewnie, znaczy nie będziemy tu fałszywej skromności uprawiać, no jest to rzeczywiście istotna sprawa, jeśli chodzi o powiat, dostrzeżenie pracy zarządu powiatu dębickiego, pracy radnych, pracy wszystkich pracowników powiatu dębickiego, samego powiatu, mam na myśli starosta powiatowego, ale również wszystkich instytucji, które pod powiat podlegają. No i cieszy mnie to, tak? To jest takie docenienie tego naszego zaangażowania w rozwój naszego powiatu, w rozwój infrastruktury, w polepszanie życia, jakości tego życia, bezpieczeństwa naszych mieszkańców. Więc myślę, że to nie jest nagroda indywidualna. Ja to tak traktuję. Traktuję to jako po prostu docenienie pracy, którą wszyscy wykonywaliśmy. Bardzo się cieszę, że wśród tych kilkudziesięciu powiatów to właśnie powiat dębicki został wyróżniony tą nominacją, no bo 5 na blisko 30 to myślę jest duży sukces. Troszkę porozmawialiśmy o tym, co udało się zrobić w tej mijającej kadencji, a jakie plany na przyszłość? Oj, to ciągły rozwój, poprawa jakości pracy, na pewno dostępności, funkcjonalności, efektywności powiatu dębickiego we wszystkich obszarach. Powiat, jak wiadomo, ma bardzo dużo zadań, dużo udało się zmienić, ale myślę, że jeszcze można dużo ulepszyć. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu rządu w samorządność, finansowaniu wielu, wielu inwestycji, mamy dzisiaj już prawie 80% dróg naprawdę w stanie bardzo dobrym. 20, może nawet mniej niż 20 wymaga jakiegoś pilnego remontu. I to jest, myślę, zadanie, które czeka przyszły zarząd powiatu dębickiego. Ciągła po prostu troska o infrastrukturę drogową i chodnikową, no ale również poprawa funkcjonowania zespołu opieki zdrowotnej. Mam nadzieję, że finalnie odpowiedzialność za stan służby zdrowia w Polsce przejmie państwo polskie. Nie będą obciążane tym samorządy, to znaczy samorząd, myślę, mógłby być obciążany infrastrukturą, poprawą tej infrastruktury, kwestiami wyposażenia, natomiast nie chciałbym, żeby dalej tak było, że to powiat czy miasto odpowiada za to, jaka jest jakość leczenia w danej placówce, więc myślę, że jeszcze dużo jest do poprawy w tym obszarze i mam nadzieję, że właśnie w tym zakresie będziemy koncentrować wszystkie siły. Czy będę starostą, czy nie będę, czy będę radnym? Jeśli będę radnym, jeśli będę starostą, to oczywiście będę zabiegał o to, żeby jak największe środki trafiały do zespołu opieki zdrowotnej w Dębicy, ale również oświata wymaga stałych inwestycji, stałego rozwoju, stałej troski o poziom wykształcenia naszych młodych ludzi. No i też należy się zająć seniorami. Mamy dwa domy pomocy społecznej, jeden dla mężczyzn z chorobami psychicznymi, ale drugi dla osób starszych. Dość dużo mamy tam osób umieszczonych i chciałbym, żebyśmy w tym kierunku jakby koncentrowali siły, pracę i środki. Panie starosto, na budynku starostwa zawieszona została taka grafika z rodziną Ulmów. Skąd taki pomysł? No, rok 2024 to rok rodziny, błogosławionej rodziny Ulmów. Jest też oczywiście kwestia beatyfikacji, która się niedawno odbyła na polskiej ziemi. Myślę, że to jest symbol i to jest taki aspekt polskiego narodu, polskiej historii, który należy eksponować. Należy pokazywać cierpienie, tragedię, bestialstwo Niemców, którzy no naprawdę w sposób kompletnie niezrozumiały, niewyobrażalny zamordowali w biały dzień rodzinę z małymi dziećmi
I rzecz taka trochę bez precedensu do tej pory, czyli błogosławionym zostało uznane dziecko nienarodzone. Myślę, że to są fakty z historii Polski, które powinny być eksponowane. Mieszkańcy, społeczność powiatu dębieckiego, ale nie tylko, powinni mieć świadomość, jak wielka tragedia wydarzyła się niedaleko w Markowej, ale w województwie podkarpackim i jak wielkie bohaterstwo, jak wielka odwaga i jak wielka ofiara została złożona przez naszych rodaków, Polaków, którzy po prostu bronili życia, tak? Przechowywali w swoim domu rodziny żydowskie. A czy oprócz tej grafiki z błogosławioną rodziną Ulmów jeszcze jakaś pojawi się na budynku starostwa? Tak, mamy zamiar uhonorować pana majora Hieronima Dekutewskiego, pseudonim Zapora. Z takiego powodu, że w ostatnim czasie została wstrzymana, nie wiadomo dlaczego, seria znaczków z żołnierzami podziemia niepodległościowego. Między innymi miał się ukazać znaczek właśnie z panem majorem Zaporą. Jakiś urzędnik w ministerstwie stwierdził, że to nie jest osoba godna, żeby ją prezentować na znaczku, już wydrukowanym zresztą. No więc nie było innej możliwości. Tym bardziej, że pan major razem ze swoim oddziałem znajdował się na terenie powiatu dębickiego, kiedy w rajdzie całej grupy przemieszczał się na południe w okolice Krosna, to przez kilka dni znajdował się na terenie powiatu dębickiego. Mamy zdjęcia, dzięki uprzejmości Instytutu Pamięci Narodowej z tego czasu i mogę Państwu obiecać, że będzie bardzo ciekawa grafika, taka trochę inna niż do tej pory. Myślę, że powinniśmy się interesować historią i powinniśmy naprawdę szanować osoby, które oddały życie, zostały zamordowane po roku 1945 przez władzę sowiecką w Polsce. Panie starosto, zmieńmy temat. Jesteśmy już w końcówce kampanii wyborczej. Już pierwsze są jakieś takie podsumowania. Czuje w ogóle pan zmęczenie tą kampanią? Nie, zmęczenia nie czuję, natomiast duże zaangażowanie rzeczywiście. No mamy bardzo wielu wartościowych, bardzo dobrych kandydatów na wójtów, burmistrzów i to jest oczywiście najważniejsze, żeby te osoby wygrały. No pozwolę sobie tu wymienić: pan Tadeusz Pieczonka w gminie Pilzno, pan Zbigniew Kowalski w gminie Brzostek, pan Robert Moskal w gminie Żyraków, pan Adam Pieniążek, wicestarosta, mój przyjaciel, w gminie Dębica, no i pan Mateusz Kuczeba w mieście Dębica. No i oczywiście wspieramy również pana wójta Józefa Chudego w gminie Czarna, więc mamy co robić, mamy dużo pracy do wykonania, spotykamy się z ludźmi, ci kandydaci pracują bardzo ciężko. Myślę, że to jest doskonała alternatywa i doskonały wybór dla mieszkańców, a do tego oczywiście radni miejscy, radni gminni, radni powiatowi, więc naprawdę bardzo, bardzo dużo pracy, a kampania krótka. No, jeszcze okres taki, a nie inny, dość nadzwyczajny. Zwykle wybory odbywały się jesienią, teraz odbywają się na przełomie, no, mam na myśli od początku kampanii, zimy i wiosny, w tym święta Wielkiej Nocy, więc tak, bardzo intensywny czas, ale bardzo dobry. Myślę, że praca po to, żeby mieszkańcy mieli dobry wybór i żeby mieli dobrą jakość życia po wyborach, kiedy nasi kandydaci wygrają, jest warta każdego czasu poświęconego na nią. Natomiast nie mogę nie zapytać o pański baner, który też pokazuje pan w swoich mediach społecznościowych, na którym jest pan w starożytnym hełmie. Skąd w ogóle taki pomysł na taką aranżację? Taka aranżacja, panie redaktorze, no dziś nie wiadomo dlaczego ludzie, którzy chcą wyrazić swój sprzeciw, bądź swoje niezadowolenie, bądź swój brak kultury, zamiast po prostu porozmawiać, zamiast spróbować wejść w dialog, czy to przez media społecznościowe, czy realnie, bo przecież każdy z nas jest mieszkańcem miejscowości, w której się urodził, w której pracuje i można nas spotkać wszędzie, w sklepie, no nie wiem, na rowerze, na ulicy, na myjni samochodowej. Można porozmawiać, zapytać, wymienić poglądy, no ale część postanowiła po prostu malować banery i umieszczać na nich różne symbole. Niektóre są mniej kulturalne, niektóre bardziej, niektóre to są jakieś części anatomiczne. No, każdy ma taką fantazję i taką kulturę osobistą, jaką ma. I na tym właśnie jednym z banerów został umieszczony taki, na głowie mojej, taki właśnie symbol, niezbyt atrakcyjny. No i postanowiłem po prostu jakby dać temu odpór, ale w takiej formie nie żalenia się, że ktoś pomalował, nie zgłaszania na policję, nie wylewania
jakichś frustracji, że to pewnie politycy, przeciwnicy polityczni, tylko po prostu zakryć tą brzydką grafikę takim symbolem odwagi, symbolem honoru, symbolem walki, czyli hełmem właśnie starożytnych Spartan, króla Leonidasa. I myślę, że to jest właśnie odpowiedź na to, że proszę bardzo, możecie w ten sposób, jeśli wam to sprawia przyjemność, choć jest to, myślę, no naprawdę poziom bardzo słaby, niszczyć. Natomiast to mnie nie wzrusza, ja robię swoje. Myślę, że to wywołało bardzo dobry efekt. Ludzie się rzeczywiście interesują, wiem, że nawet sobie zdjęcia robią. Poza tym wyszedł ładnie. Muszę powiedzieć, że ta grafika bardzo ładnie wygląda i to taki był powód tak naprawdę. No bądźmy po prostu ludźmi, ale miejmy również dystans do siebie, miejmy dystans do tego, co się dzieje. Wybory to nie jest całe życie, wybory to nie jest to, co jest ważne. Ważna jest rodzina, ważna jest praca, ale ważna jest też kultura, ważny jest honor, ważne są ambicje. I myślę, że ten baner i moja osoba w tym właśnie hełmie to wszystko jakby wskazuje na to. Panie starosto, musimy już powolutku kończyć. Jednym zdaniem jeszcze zapytam. W tym roku przypada 25. rocznica utworzenia powiatów i dzisiaj będzie taka wyjątkowa okazja w powiecie dębickim, by podziękować tym ludziom, którzy przez te lata przyczynili się do rozwoju powiatu. Tak, to bardzo ważna sprawa. No, reforma samorządowa rzeczywiście spowodowała, że 25 lat temu zostały utworzone jednostki powiatowe. Poza gminą, która jest jakby główną, tą podstawową jednostką samorządową, jest powiat, a później oczywiście województwo. No i później już władza centralna, więc w tym czasie było bardzo wiele osób, które były radnymi. Przypomnę, że w pierwszej kadencji radnych było 45, więc naprawdę liczba tych osób, które przez te 25 lat się przewinęła, pracując na rzecz powiatu, jest niezwykle duża i chcieliśmy im wszystkim podziękować, byłym starostom, członkom zarządu, wicestarostom, radnym, przewodniczącym rad i tym wszystkim osobom, które przez 25 lat wspierały samorządność. No idea demokracji tej lokalnej jest niezwykle ważna i powiaty są na mapie samorządności i demokracji w Polsce niezwykle istotne. I dziś rzeczywiście taka uroczystość, sesja nadzwyczajna, zwyczajna sesja, ale uroczysta, a później o godzinie 14 w Domu Kultury MOZ rzeczywiście będziemy wręczać medale okolicznościowe 25-lecia utworzenia powiatu dębickiego. Starosta dębicki Piotr Chęciek był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję Panu, dziękuję Państwu.